Jesteśmy na ulicy Grota Roweckiego, czyli na drodze na osiedlu Armii Krajowej, która od kilku miesięcy jest przebudowywana. Teraz za nami widać prace końcowe, czyli układanie nowej nawierzchni. Stara, podziurawiona, nadgrzana zębem czasu wymagała tego, aby wreszcie można było się po niej poruszać w sposób komfortowy. Z nami pracuje ciężki sprzęt, który układa tę nową nawierzchnię od strony Domu Kultury i będzie przesuwał się przez najbliższe dwa dni, czyli przez środę i czwartek, do ulicy Sosnkowskiego. W tym czasie nawierzchnia będzie położona, natomiast to będzie wiązało się również z utrudnieniami w ruchu dla wszystkich tych, którzy każdego dnia tę ulicę pokonują, ponieważ sprzęt jest bardzo duży, pracy jest bardzo dużo, w związku z tym mogą tu być utrudnienia w ruchu. Trzeba będzie zdjąć nogę z gazu, patrzeć na to, jak kierowany jest ten ruch, ponieważ w niektórych miejscach, szczególnie tutaj na tym odcinku jednokierunkowym, jest naprawdę wąsko, w związku z tym lepiej zdjąć nogę z gazu. Ale już w piątek rano będzie każdy mógł korzystać z tej drogi w jej pełnej szerokości i komfortowo przemieszczać się między ulicą Sosnkowskiego a zabudowaniami na osiedlu Armii Krajowej przy ulicy Grota Roweckiego. Ale te układanie nawierzchni to nie jedyne prace, które nastąpiły w ramach tej przebudowy, bo wraz z nią powstały nowe chodniki, nowe oświetlenie, powstały również dodatkowe miejsca parkingowe, a także ciąg pieszo-rowerowy, który połączy ulicę Sosnkowskiego i tamtejsze drogi rowerowe z parkiem na osiedlu Armii Krajowej. Kiedy wykonawca ułoży tę nową nawierzchnię na ulicy Grota Roweckiego, przystąpi do tego, czego oczekują najbardziej mieszkańcy początku tej ulicy Grota Roweckiego, czyli do asfaltowania parkingu między starym budynkiem TPSA a kościołem. Wcześniej tam było takie podziurawione, szutrowe klepisko, teraz tam będzie nowa asfaltowa nawierzchnia z wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Wykonawca ma czas na uporanie się z tymi wszystkimi pracami do połowy kwietnia.